Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z. Wchodzi na góry i z nich zjeżdża. Gdy jednak się okazuje, że góra ma 8 tysięcy, on tam wchodzi bez dodatkowego tlenu, szerpów, a potem zjeżdża na nartach, to chce się natychmiast takiego szaleńca poznać. Zjeżdżał z K2, ujarzmił śnieżną panterę i w dodatku zjechał z marmolady. Moim gościem jest Andrzej Bargiel. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Słuchaj, o tej marmoladzie to porozmawiamy jeszcze potem, ale najpierw chciałem się zapytać, gdzie teraz jesteś, bo w twoim przypadku to trzeba najpierw ustalić miejsce, bo może być wszędzie. Jestem na Podhalu, więc wróciłem do domu dosłownie kilka dni temu, więc no dobrze się tutaj mam, niestety pada, ale jest okej. Okay. Posłuchaj, czy dla ciebie to jest normalna sytuacja, że jesteś w domu, czy no ile dni spędzasz w domu, a ile dni poza domem? Wiesz co, wbrew pozorom sporo jestem w domu, szczególnie ostatnio. Byłem podczas przechodzenia koronawirusa 6 tygodni w domu. Dzień w dzień. Więc ostatni czas jest dużą próbą i naprawdę przez 2 lata ostatnio sporo czasu spędziłem w domu. Czyli zdobywasz koronę, ale może też i dostajesz takiej korony, tak? Tak, korona mi złapała po prostu. A ile masz tysięcy przeciwciał? Bo podejrzewam, że ty możesz mieć ich bardzo dużo. No wiesz co, nie wiem, szczerze mówiąc, bo po wielokrotnych badaniach, chyba się badałem 12 razy, po prostu stwierdziłem, że już nie mam ochoty chodzić do lekarza, ale no dobrze się czuję. Udało mi się wyjechać, o dziwo, do Pakistanu ostatnio i całkiem dobrze się czułem, więc no wszystko wróciło do normy. Na pewno niestety ta moja działalność bezpośrednio jest związana z podróżowaniem i przez tą całą sytuację no, ciężko było realizować wyprawy, tak. Słuchaj, no o pandemii jeszcze porozmawiamy o jakby no, twoim sposobie na nią, natomiast ja chciałem się cofnąć i tak wiesz, jako psychologa trochę o dzieciństwo, bo miałeś 10 rodzeństwa, czyli, bo moja znajoma, która powiedziała, że jak ma się powyżej 5 dzieci, to już one się same wychowują, wiesz, i że to już żaden problem. Jak to było w twoim przypadku? Tak, no mam 10 rodzeństwa. Masz. Ciągle. No cały czas, nie to, że... Na szczęście. Więc no tak, no to dzieciństwo było ciekawe. No, tak jak mówisz, wychowywaliśmy się sami i twoja koleżanka w zupełności ma rację. To tak trochę działa, że po prostu starsze dzieciaki opiekują się młodszymi, a to do tego doszły jeszcze czasy, w których się wychowywałem. Malutka miejscowość, wieś, Łętownia, gdzie wiesz, nikt cię nie odprowadzał do przedszkola, tylko raczej maszerowało się 3 km na nogach. Pojedynkę, więc no dużo. I na pewno miałeś pod górkę, było, że tak powiem, prawda? Trochę było pod górkę. Najgorzej było, jak trzeba było jeszcze iść do kościoła później potem, po szkole. Więc musiałem dwukrotnie tą trasę przechodzić. Czyli rozumiem, że już jakby chodzenie już od samego początku to jakby wymusiło. Wiadomo, że Ubera nie było, taksówki nie, ani też jakiegoś konia z bryczką, tak? No nie było, jeździliśmy stopem z młodszą siostrą, bo odprowadzałem do przedszkola młodszą siostrę i łapaliśmy stopa po prostu i czasem się udawało. Słuchaj, to tak, czy lepiej być najstarszym, najmłodszym czy w środku? Bo ty byłeś jakby tak ciebie tam w tej kabince. Ja jestem 9. Byłem niestety najstarszym facetem później w domu, bo moi starsi bracia wyjechali, no i niestety ojciec zarzucał mnie obowiązkami przeróżnymi. Czyli ja rozumiem, że z tego zamieszania to właściwie aż chce się uciec w góry, prawda? Czasami, wyobrażam sobie. Tak, no to tak trochę było, że w zasadzie ten sport w momencie, kiedy się pojawił, to była jakaś taka moja prywatna przestrzeń. Raz jakby tak, nie wiem, szukasz jakiś pasji, jakiś po prostu rzeczy, którą możesz się zająć, która sprawia ci przyjemność. 2, no masz jakąś taką prywatność. No ciężko przy tylu dzieciakach w domu jakby znaleźć sobie jakiś kąt, a tutaj miałem taki po prostu
taką przestrzeń podczas, nie wiem, treningów i to było fajne i dawało mi to mnóstwo radości i odpoczywałem po prostu. Słuchaj, a jak zarobiłeś swoje pierwsze pieniądze? No, pierwsze pieniądze niestety musiałem się napracować, bo to były jakieś przeróżne prace związane z pomocą, nie wiem, z sąsiadą na wsi właśnie, więc no to była jakaś praca fizyczna niestety. Czy bo tak sobie wyobrażam, wiesz, że jakby ten tata miał dawać kieszonkowe każdemu 10 razy to ileś, to sobie wyobrażam, że... No ciężko by było. Na pewno to były jakieś takie prace związane, nie wiem, z pomocą na gospodarstwie, sąsiadom, nie wiem, robaniem drzewa. Pamiętam, że z kumplami byliśmy dzieciakami takimi, kosiliśmy trawę po prostu jakiejś starszej pani. To był jakiś mechanizm, gdzie mogliśmy zarobić kasę. Później to się jakoś rozwijało, ale tak, to były pierwsze pieniądze. Posłuchaj, a na czym właściwie polega ta twoja jazda, a właściwie zjazd? Bo to, co ty uprawiasz, to jest... Ma jakąś jedną nazwę? Czy... Mhm. Tak, no to jest forma narciarstwa i właśnie to się nazywa ski alpinizm, narciarstwo wysokogórskie, ski tury. Teraz zresztą stało się dość popularne. No właśnie, a ski tur, a ski alpinizm, jaka to jest różnica? Bo rozumiem, że ski tur, jak sama nazwa, to jest tak bardziej taki turystyczny, a ski alpinizm... Tak, to już... To już bardziej zaawansowane, gdzie łączymy alpinizm i taką eksplorację górską. I to są żleby, kuluary, granie i no, te trasy są po prostu trudniejsze. Ja zaczynałem od właśnie takiego sportu. Mój starszy brat zajmował się tym profesjonalnie, był w reprezentacji polskiej. Później ja gdzieś wskoczyłem w to, startowałem przez wiele lat w Pucharach Świata, w Mistrzostwach Świata i całkiem przyzwoicie mi tam szło, mimo tego, że te możliwości naszej tradycje w tym sporcie były niewielkie. Ten ski alpinizm wywodzi się tak naprawdę, od niego wywodzą się no, wszelakie formy narciarstwa, bo na początku w Skandynawii były właśnie narty drewniane, pod które przyczepiało się no właśnie, skórę, co to taką jest? Zwierzęcą foczą na rzemykach i przez to można się było przemieszczać w głębokim, kopnym śniegu zimą. Czyli to jest, ja się o to otarłem, na przykład jak jeździłem do jaszczurówki na narty i nie było wyciągów i po prostu podchodziłem jodełką i zjeżdżałem. To już właściwie śmiało można powiedzieć, że byłem skialpinistą. Tak, to była jakaś forma skialpinizmu. Ja również miałem taki epizod w dzieciństwie, bo nie mieliśmy wyciągu, więc później w zasadzie niejako wróciłem do korzeni, już uprawiając ten sport oficjalnie. Słuchaj, ale szybkościowe wejście bez dodatkowego tlenu i zjazd na nartach. Znaczy szybkościowe, to znaczy, co to znaczy szybkościowe? No bo wiesz, no określmy to. Wiesz, co szybkościowe? Kiedy jest szybkościowe, no, właśnie? Te określenia też powstają jakoś po prostu spontanicznie. To polega na tym, że ja po prostu, jeżeli to jest możliwe, staram się wyjść w jeden dzień na taki szczyt. I zazwyczaj na takie szczyty wchodzi się kilka dni, zakłada się obozy. Ja no, starałem się zawsze to robić w ten sposób, że wychodziłem wieczorem, nocą, po to, żeby gdzieś południe znaleźć się na szczycie i no, przez to sprawiało mi to więcej radości. No, to spędzanie czasu w górach, narciarstwo samo, bo to spanie na dużych wysokościach nie jest niczym przyjemnym, przynajmniej dla mnie. Słuchaj, no bo ja zawsze nikt to sobie mi nie tak, wmówi tego. Że to jest fajne, że wisisz tam w jakimś kokonie. Po prostu, tak, na pewno staram się tego unikać i no, na własnej skórze przekonałem się, że tak jest lepiej. Czyli rozumiem, że też nawet w pewnym sensie taniej, no bo wiesz, bo nie musisz dźwigać tego nie trzeba mieć namiotu. Słuchaj, ale czyli według ciebie Himalajści, przepraszam bardzo, czyli to jest, bo wiesz, szczytem marzeń takiego gościa, który, no nigdy cholera, wiesz, ja tam byłem na Orlej Perci, na Zawracie, no to dla mnie mistrzem to był zawsze do tej pory Himalajista, czyli i nagle się dowiedziałem o kimś takim jak ty i o takich ludziach i nagle się okazało, że ten Himalajista to jest cholera turysta w gruncie rzeczy. Nie, to też to nie do końca można tak jest. Nie można. Nie można. Nie można. Tak, na pewno no ja po prostu jeździłem na nartach zawsze i to była moja największa pasja. Oczywiście ta nasza złota era himalaizmu, no to niesamowite osiągnięcia.
pionierskie wyprawy, takie eksploracyjne i to Kukuczka, naprawdę, Kukuczka, Wojtek Kurtyka, no te osoby naprawdę niosły bardzo, bardzo dużo i to jest jakby nowa forma, tak, i ja po prostu, ona mi bardziej odpowiada i no dlatego w takiej formie to robię, bo no mam też takie możliwości, jeśli chodzi o wydolność, po prostu mogę szybko się przemieszczać i ten background sportowy bardzo mi pomógł w tym wszystkim i tyle, tak. Słuchaj, ale to musi być frustrujące, tak sobie pomyślałem, wiesz, bo oczywiście wiadomo, no to jakby hołd dla pianistów i tych pionierów, wiesz, bo to jest też niesamowity dziedzina, sport i tak dalej, ale musi być to dla nich wkurzające, jak oni, wiesz, tam pną się na górę w tych wielkich butach i nagle widzą jakiegoś gostka, który ich mija, wiesz, tak jakby po prawej z turbo doładowaniem albo po lewej, wiesz, takie jakieś STI, wiesz, Subaru i potem za chwilę oni tam już kolejni, a on za chwilę ich potem już w dół, cześć, hej, no to wiesz, to działa na wyobraźnię, wiesz, ja bym się gdzieś tam zapadł i stwierdził, panowie, po co my to robimy? Zobaczcie, tak trzeba. Znaczy, na pewno to jest jakby coś niesamowitego dla nich, no bo nagle ktoś tam przychodzi w dużej mierze teraz w górach wysokich, no osoby wspinają się ze wspomaganiem tlenu. I nagle ktoś tam przebiega obok nich, czy przebiega, no marszem po prostu przechodzę obok nich. I jeszcze bez tlenu tego. Bez tlenu i to na pewno jest dla nich duże zaskoczenie, no bo często po prostu gdzieś tam startuję niżej, więc oni nie jestem w tym samym procesie. Wychodzę inną drogą, gdzieś się tam spotykamy w kopule szczytowej, więc to na pewno jest duże zdziwienie. I na pewno ten zjazd jest dla nich trudny, no bo widzą, że no po prostu bardzo szybko się przemieszczam, a no oni mają w perspektywie jeszcze wielogodzinne albo kilkudniowe schodzenie i to na pewno musi być dla nich trudne, ale raczej spotykam się z takimi pozytywnymi raczej komentarzami czy no nie ma jakiejś takiej po prostu złej energii tam. Nie, no tak sobie wyobrażam, ale tam są zaciekawieni. No wiesz, musisz to przyjąć z szacunkiem, tak jak ja, wiesz, wziąłem udział w Run Magedonie parę lat temu i tylko dlatego, że ludzie prosili mnie o autografy, to mogłem odpocząć, wiesz, i ja już potem sam czekałem, kiedy mnie poproszą, bo będę mógł stanąć, wiesz, i trwało to tam. I widziałem takich, wiesz, gości, którzy lecieli 4 razy szybciej ode mnie i cześć, więc była to jakaś lekcja dla mnie, wiesz, pokory. Ale słuchaj, niełatwiej by było na przykład, nie wiem, bo wchodzisz na przykład 30 godzin, schodzisz, zjeżdżasz 3, a niełatwiej by było to zamienić, że na przykład 3 wchodzisz, a zjeżdżasz 30. To by była dopiero przyjemność, co? No tak, tylko zobaczę, bo musiało być strasznie długie. Najlepiej by było wylecieć helikopterem i tylko wjeżdżać. Ale są chyba też tacy, prawda? No są tacy i myślę, że to też jest fajna forma, jakby... No, myślę, że najfajniejsza, bo możesz najwięcej jeździć. Jeżeli cię interesuje zjeżdżanie i to jest twoja pasja, to starasz się zrobić jak najwięcej kilometrów, jak najwięcej czasu spędzić podczas tego zjazdu i to... Na pewno jest coś bardzo interesującego, tylko niezwykle też kosztownego zaraz. Czyli ja mogę mówić o tobie ski alpinista, prawda? Tak, ski alpinista. Czy ski alpinista, narciarz, narciarz. Wszystko jedno. Wszystko razem. Posłuchaj, bo ja chciałem się spytać o tą sytuację z tym tlenem, bo to jest dla mnie ciekawe. No wiadomo, że... Bo wiesz, jak wobec tego, w czym twoje płuca są inne od płucy... tych ludzi, no czy masz jakieś płuca, nie wiem, gołębia, no nie wiem, czy właśnie nie, jakiegoś cholera jastrzębia, na czym to polega, czy to można wyćwiczyć? No wiesz, że oni jednak biorą ten dodatkowy tlen, a ty nie. No to jest dosyć też proste, na pewno te predyspozycje no, pozytywnie wpływają, jakieś tam, które najprawdopodobniej mam, ale myślę, że w dużej mierze no, taki długoterminowy trening wytrzymałościowy, uprawianie systematycznie sportu no, wpływa na rozwijanie wydolności no, tych najmłodszych lat i myślę, że to tak naprawdę najbardziej mi pomogło i przez to te płuca są większe, mogą dużo więcej przefiltrować powietrze i wyciągnąć z niego no, więcej tlenu, dzięki któremu mogę po prostu normalnie się poruszać. Na tych Słuchaj, a robiłeś sobie na przykład prześwietlenie i one jakoś wyglądają inaczej? Jak jakiegoś, nie wiem...
Czy są po prostu większe niż u przeciętnego człowieka i to bezpośrednio wydaje mi się też wpływa na to, że no, jakoś sobie tam radzę na tych wysokościach bez dodatkowego wspomagania się tlenem. Tak? Czyli rozumiem, że jak lekarka cię prosi, na przykład proszę wziąć wdech, to wychodzi na 5 minut, wraca z kawą i ty jeszcze go cały czas robisz, tak? Na pewno mam problem po wyprawach zawsze, bo wracam i mam niskie tętno na ogół i po wyprawie to jest jeszcze bardziej odczuwalne, bo mam bardzo gęstą krew, więc serce nie musi pompować po prostu tak bardzo, bo mam dużo czerwonych krwinek, więcej tlenu potrafią przez to przenosić. I też ciśnienie, podejrzewam, że masz to takie normalne, takie dzienne, bym powiedział, domowe, masz pewnie dużo niższe, bo to słyszałem o tym, że sportowcy tak mają, że mają niskie, a potem... Tak. Ta. Słuchaj. No dokładnie tak działa, więc można czasem przysnąć, trzeba jakieś myślimy cały czas, bo jak się nic nie dzieje, to nie jest dobrze. Kurczę, już sobie wyobrażam, jak twój rozkładnia wygląda i dzięki w ogóle, że znalazłeś czas na ten wywiad. Natomiast chciałem porozmawiać o rekordach, o wyczynach, o... Słuchaj, wytłumacz, co to jest Śnieżna Pantera? Śnieżna Pantera to jest taki... taka odznaka, czy Śnieżna Pantera to jest dzikie zwierzę. No wiemy, no właśnie. Które chciałem zobaczyć. Widziałem ślady. O proszę. Trop złapałem w tym roku w Pakistanie, ale niestety nie zobaczyłem. Ale jeśli chodzi o góry same i o to, co pytasz, to jest to takie wyróżnienie przyznawane przez Rosyjski Związek Alpinizmu osobom, które zdobywają 5-7 tysięczników, które leżą w byłych krajach Związku Radzieckiego i właśnie po zdobyciu tych szczytów otrzymuje się taką odznakę Śnieżnej Pantery. I to właśnie... jest jakiś czas na to, żeby je zdobyć, czy w dowolnym terminie, czy nie, w ciągu 5 lat? Można to robić po prostu przez wiele lat. O to chodzi, żeby po prostu zdobyć wszystkie 5. I no, zazwyczaj to tak wygląda, że raz na jakiś czas, raz do roku właśnie wspinacze wyjeżdżają po to, by zdobyć jeden z tych szczytów. A powiedz mi, tobie się i w jakim czasie to udało? Już nie pamiętam, ale chyba w 29 dni. A temu poprzedniemu, który miał ten rekord? 42 dni chyba. No to kurczę, jest spora różnica jednak, wiesz. I to był zdaje jest, wiesz co... Denis Urubko to był ten poprzedni, tak? Tak, tak, ale wiesz, to też tak działa, że te rekordy tak naprawdę nie są jakimś takim priorytetem w tym wszystkim. Bardziej z tego stylu działania wynika to, że po prostu robię to szybciej niż inni czasem, a nie do końca, nie wiem, zakładam, że nie wiem, to jest jakaś rzecz, która mnie do tego ciągnie. Po prostu to był kawał super przygody, zmiany lokalizacji, przeloty. No naprawdę super sprawa. Słuchaj, ale to kurczę właśnie... to chciałem zrobić. Ale właściwie to jest cała strategia chyba, żeby przygotować taki... no to wiesz, to prawie jakby wojenna, no musicie usiąść, bo wyobrażam sobie, że na jednym są takie warunki, na tamtym taki, tu ten jest łatwiejszy, ten trudniejszy, czy ten trudniejszy zostawić na koniec, czy w środku, prawda? To chyba tak. Tak, na pewno tą strategię trzeba zbudować i tam, tak jak mówisz, są trudniejsze, łatwiejsze szczyty. Trzeba, no my założyliśmy, że na początku zrobimy te łatwiejsze, by właściwie się zaklimatyzować. Też chodzi o logistykę całą, no bo tak. Trzeba znaleźć jakby idealną konfigurację, no jak będzie najprościej. Tutaj pogoda jest też bardzo ważna, no bo nagle to jest jedna wyprawa, ale musisz mieć 5 takich okien pogodowych, które pozwolą ci zdobyć te szczyty. Więc mieliśmy tam mnóstwo przygód. Na też przykład? Przemieszczanie się. Na przykład dowiedzieliśmy się pod pierwszym szczytem wieczorem, że musimy kolejnego dnia w południe być na przejściu granicznym Kirgistanu z Tadżykistanem, takim, które było między jakby no, sąsiadującymi krajami, nie międzynarodowe. A nie byliśmy na szczycie jeszcze i musieli w nocy szybko wyjść, o 8 wrócić i faktycznie pojechaliśmy. Niestety nas nie przepuścili przez tą granicę. Później
Przyjechaliśmy do Tadżykistanu i nie było paliwa do śmigłowca. Później się okazało zaś po kolejnych szczytach, że ten śmigłowiec był prezydencki. O kurczę. I czekaliśmy tydzień na niego i okazało się, że prezydentowi się przedłużyła delegacja. Rozumiem, że tam jest jakiś jeden stary poradziecki helikopter, którego wszyscy używają. Helikopter. Więc naprawdę tam trzeba było też się dostosować do tego, co tam po prostu do tej kultury, do tych zwyczajów, które tam panują. Nie dało się po prostu w pełni mieć wpływu na to, co się dzieje, tak? Okej, okay, czyli rozumiem, chciałem też spytać się ciebie, wiesz co, o ten słynny zjazd z marmolady. To jakoś tak działa nam wyobraźnie, ale podejrzewam, że raczej dzieci, a ja jestem trochę, wiesz, urodzony 1 czerwca, to od razu, wiesz, mi jakoś coś takiego, co to za szczyt marmolada? Jest jakiś, tak się nazywa? Czy ja to źle wymawiam? Jest tak jeszcze. Jest jakiś, czy jest lodowiec z marmolady, ale ja nie zjeżdżałem z marmolady. Nie zjeżdżałeś z marmolady, no ale kurde, dlaczego, no widzisz, patrz, to już tutaj pierwsza wtopa, trudno, bo myślałem, że, znaczy to może, wiesz, jakaś moja projekcja, że bym chciał. Ale myślę, no warto, myślę, że to fajny zjazd, ja niestety nie zaliczyłem, ale widzisz, wszystko przede mną jeszcze, może się razem tam wybierzemy. Oj, to na pewno, to marmolada czuję, że bym pasował, ja to raczej najpierw bym trenował drzem, potem powidła i na koniec marmolada, wiesz, ona ma troszkę inną strukturę. A powiedz mi, bo często w twoim przypadku, twojej biografii sportowej się powtarza coś takiego, jako pierwszy człowiek. To jak właśnie czytałem, to tak, jako pierwszy człowiek zrobił to, jako pierwszy człowiek zrobił to, to jest, i jako pierwszy człowiek zjechał bez zdejmowania nart z K2. Tak? Mhm. Słuchaj, co to znaczy bez zdejmowania nart? No rozumiem, że już się tak niosło, że cholera, stwierdziłeś, dobra, już się nie będę schylał, już kończymy sprawę. Tak? Wróciłem do Polski z nartami. Właśnie, że bez tego, że od razu nie tam, tam no, gość, wiesz, wjeżdża. Nie zdejmuję nart, po prostu śpię z nartami. Dokładnie. Bo rozumiem, słuchaj, bo tak technicznie, bo jak ja oglądałem, bo oglądałem też do filmów na YouTubie i Śnieżną Panterę i przeróże, no to tam są takie miejsca na tych szczytach, że no wiesz, no chyba to się musi wszystko łączyć śniegiem, prawda, żebyś ty przejechał, no bo na nartach jedzie po śniegu, przepraszam, prawda, ale tam nie wszystko się łączy tym śniegiem. Tak, to prawda, no to trzeba całym kluczem jest to, żeby znaleźć te ciągi śniegu i to nie jest tak, Boże, że możemy wejść najłatwiejszą drogą i po prostu później nią zjechać, tylko musimy jakby szukać tych swoich przestrzeni, swoich ścieżek i to się robi już z tego sprawa, no bo nagle już znika towarzystwo, nie ma tłoku. No właśnie, trzeba tak sobie jakoś radzić. Na pewno oczywiście są takie momenty czasem, no, podczas niektórych zjazdów, że trzeba zjechać na linię, trzeba zbudować stanowisko. Aha, czyli tak jest. Tak, czasem, tak. No bo jeżeli nie ma tych ciągów, no to no, nie zjedziesz po skałach po prostu, nie, no to 100 metrów wiadomo czasem, tak? Albo po jakimś lodzie takim niebieskim, więc również tak się robi. No, taką największą wartością jest właśnie rozwiązanie tego problemu i wynalezienie tej właściwej drogi, która jest czysta i można właśnie z samego szczytu do bazy zjechać właśnie. Ale Andrzej, no ale jaki jest jednak stopień, no wiesz, wszystkiego nie przewidzisz. No i no, jakby to spytać, to tak już nie będę jakby jak ubezpieczyciel o względy bezpieczeństwa się pytał, ale no muszę zadać takie, wiesz, szalone pytanie. No cholera, no wszystkiego nie przewidzisz. No wiesz, no tam są różne zmienne, no wiesz, prawda, no jest dużo zmiennych. Na pewno musimy mieć kompetencje duże i doświadczenie i to przez lata trzeba gdzieś budować, trzeba poruszać się w tym trudnym terenie i wyczytać też warunki, pogodę, jakby opady, wiatr, to wszystko jakby ma znaczenie, zmiany temperatur i to bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo i na te momenty, w których możemy działać, które musimy właściwie dobrać. Nawet czasem podczas zjazdu jest tak, że musimy odpowiednią godzinę, odpowiedni timing stworzyć na konkretnych segmentach zjazdu, by móc jakby no, bezpiecznie zjechać z tego szczytu. Podoba no mi się, musimy wykluczać te zagrożenia. Tak? Wiesz co, podoba mi się, że mówisz my, czyli jakby no mówisz, myślisz cały czas załogą, prawda, że w gruncie rzeczy ty tam jesteś sam, znaczy też jest twój brat, prawda, który operuje dronem, bo on tworzy te piękne filmiki, prawda, Bartek, ale ten dron, jak wiem, że też ratuje. Dron również ratuje życie, jak się okazuje. Tak, no na pewno
ta technologia troszeczkę nam pomaga, podnosi bezpieczeństwo i staram się korzystać no, z jakichś takich udogodnień, jakichś lokalizatorów, które nie wiem, kiedyś na jednym szczycie w ogóle nie wiedziałem, gdzie jest szczyt, bo był bardzo rozległy. Zresztą to był chyba pik Pabiedy, czyli koniec właśnie, za Panterę, właśnie projektu tak. Śnieżnej Pantery. Pytam się chłopaków, gdzie mam iść na szczyt, a oni po jakimś czasie sprawdzili to po prostu i powiedzieli mi, że byłem 50 minut temu na szczycie. Więc jakby czasem to... Że szczyt był trochę niżej, a ty jesteś wyżej i jakby... Nie, po prostu ta kopuła była taka tak. rozległa, była mgła i... Wiesz, no nie było widać jakby dużej różnicy. Ale słuchaj, więc... podobno właśnie ten dronem ratowaliście jakiegoś właśnie Himalaistę, tak? Mieliście taką przygodę. Tak, tak. Udało się pomóc tak naprawdę Szkotowi, który spadł ze ściany Broad Peaku. Wypatrzył go kucharz w ogóle. Wisiał nad taką stromą przepaścią. Udało się go zlokalizować, wysłać trak do wspinaczy, którzy byli wysoko. A co to jest trak? Przepraszam, trak, co to jest? Zaznaczyć. Tak, zaznaczyć po prostu koordynaty GPS-u. Punkcie, gdzie on był, po prostu dolecieć do niego tam na wysokość 7000 metrów. Później no, przez co mogli wspinacze szybko do niego dotrzeć. Później on musiał też walczyć o to, żeby się wydostać z tych kłopotów i fizycznie musiał jednak sam ten coś... dron go prowadził go między labiryntem, w takim labiryncie szczelin, by mógł jakby dostać się w bezpieczny teren. Te przestrzenie są duże i żeby po prostu wydostał się z tych tarapatów, no musiał jakby powalczyć bardzo, bo na początku widać było, że on w ogóle nie wierzy jakby w to, że przeżyje, po prostu się poddał, ale ten dron go jakoś w pewnym sensie natchnął. Później transportowaliśmy leki też tym dronem, więc naprawdę czasem no, takie małe urządzenia mogą no, pomóc. No nie, no uratowaliście życie facetowi, ale rozumiem, że Szkot wam podziękował, tak? Macie kontakt mailowy. Tak, mam. Spotkaliśmy się gdzieś w Paryżu. Szkot generalnie nie lubił nas, bo mówił, że przeszkadza mu ten dron przed tą akcją. Tak, wiesz, przede wszystkim, ale... wiesz, sfilmowaliście go w trudnym położeniu, zawsze możecie go szantażować, wiesz. Tak. Ale później mu przeszło szybko. Tak, chociaż dronów nie lubię, bo jakoś mnie niepokoją i nie wiem, chyba już jestem starym człowiekiem, ale wiesz, niepokoi mnie dron. Mam wrażenie, że on mi może zrobić krzywdę albo coś, ale rozumiem, że ten wasz dron, którym operuje twój brat, Bartek, właśnie, on ma taki haczyk, że jak coś, to się przypinasz za śrówkę od spodni i cię może na przykład tam przerzucić. Nie, w zasadzie to było też duże jakby szczęście w tym wszystkim, bo my mieliśmy urządzenia po prostu dostępne no tak. w sklepie i sami je gdzieś tam zmodyfikowaliśmy i też staramy się po prostu... To co mówisz, ja też nie jestem jakimś fanem tych urządzeń, w sensie brzęczących, na pewno staramy się to minimalizować i wtedy, kiedy potrzebujemy, tak. to robimy, ale no to też może być trochę przerażające, po prostu coraz więcej ludzi z tego korzysta tak. I robi się zamieszanie w powietrzu. Ja ostatnio jakiś śledził, leciał mi nad domem i też powiem ci, że dziwne, miałem takie wrażenie nawet, wiesz, dzwoniłem na policję, o co chodzi, wiesz. Wiatrowka trzeba kupić. No tak, ale nie, mam tutaj kumpla, który ma taką flotę i on ma takie antydrony, że jest tak dobry, że on mówi, zadzwoń po mnie, to ja go pogonię. I on wtedy jakimś swoim takim bojowym, wiesz, nadlatuje, wiesz. Nie, dziwna sprawa. Siła Muzyki Radia Z, rozmawiam z Andrzejem Bargielem. Andrzej, posłuchaj, wiesz co, to jest ciekawa sprawa, wiesz, mój syn się fascynuje, wiesz, podróżami, on tam bardziej kajaki, coś, ale wiesz, jakie on zadał mi pytanie? Niech pan Andrzej powie, co ma w plecaku. Czyli wiesz, chodzi o twój sprzęt. Co masz ze sobą, wiesz? Co jest twoim must have? Jasne, na pewno mamy tak dużo szczęścia, bo te wszystkie sprzęty są bardzo lekkie teraz. Mam na pewno sprzęt do wspinania, który pozwala mi się w trudnym terenie poruszać. W momencie, kiedy bym się wpakował w kłopoty, mogę, nie wiem, wyjść z jakiejś szczeliny, kogoś wyciągnąć ze szczeliny. I to jest taki zestaw też do autosekuracji. Mam, nie wiem, NRC-tę, mam apteczkę. Czekaj, co to jest do autosekuracji? Co to jest? Czyli to są takie przyrządy, takie bloczki, które pozwalają właśnie wyciągnąć duży ciężar. A, dobrze. Przez zbudowanie systemu możemy jedną ręką po prostu wyciągnąć, nie wiem, 300 kilo, tak?
A, to pomaga. Mam ze sobą jakąś taką lekką płachtę biwakową, oczywiście ciepłe rzeczy, mam jedzenie jakieś takie energetyczne. Mam... No właśnie, ale wiesz co, no jakie możesz mieć? To są jakieś takie instant, rozumiem, jakieś... To jakieś batoniki schabowy w pastylce, tak? Jakieś żele, jakieś takie po prostu awaryjne jedzenie. Oczywiście tam wyżej mamy taki instant, ale to już jest współczesne i to są takie posiłki liofilizowane, które po prostu są normalnymi posiłkami, z których jest wyciągnięta woda po prostu praktycznie w 100% i możemy nawet zjeść bigos. Widziałem ostatnio takie danie. Tak, jest? Tak zwany bidzis. Ale rozumiem, że dron sushi nie dostarczy, tak? Nie dostarczy, więc trzeba to wynieść na własnych plecach. Mamy oczywiście światło, mamy raki, czekan, linę, no sporo tych rzeczy. A słuchaj, a tak zwany lokalizator na przykład, że, no czy jest coś takiego, co ciebie tam, no że ciebie widzą, prawda, jakiś tam punkt. Tak, i mogę po prostu wezwać SOS, mam radio i jestem w łączności z bazą, więc to są jakieś takie podstawowe rzeczy, które ze sobą mam. Słuchaj, mój znajomy, który właśnie tam uprawia ten ski alpinizm, to teraz zbiera na taką jakąś poduszkę powietrzną antylawinową. Jest coś takiego? Tak. No jest sprzęt lawinowy, jest detektor, sonda, łopata i to jest jakaś taka podstawa do tego, że w momencie, kiedy cię zasypie, no, ten twój detektor nadaje sygnał i ktoś może przełączyć na odbiór i cię szybko zlokalizować, namierzyć sondą i później wykopać łopatą, ale to, co mówisz, jest plecak lawinowy, antylawinowy z taką poduszką, i to, która jest ładowana albo elektrycznie, albo przy pomocy gazu. Szarpiesz po prostu za rączkę tutaj przy szelce i to bardzo szybko się otwiera. I to jest jakby pomoc. Przez to, że ta poduszka pompuje się, to ta powierzchnia, ta wyporność jakby twoja jako całości z tym plecakiem rośnie i cię wyrzuca, wypluwa cię po prostu na powierzchnię. A zdarzyło ci się już być w takiej lawinie, czy gdzieś tam miałeś taki moment, kiedy... Tak, na pewno gdzieś tam miałem jakieś epizody. Plecaka, z plecakiem również. Tutaj w tych wysokich górach nie używamy plecaków, bo... Tam są tak duże lawiny, że nic by to nie dało. Po prostu nie działamy na takim jakby ryzyku. Po prostu. W sensie czy obszarze. Tutaj, jeżeli spadnie metr śniegu, no to szukamy terenów, żeby jeździć freeride w puchu, a tam no po prostu nie ryzykujemy i musimy działać tylko w optymalnych warunkach, kiedy to zagrożenie jest bardzo minimalne. Jeśli chodzi o lawinę, to na pewno byłem skutecznie przesypany w 2006 roku i to było Włoszech, blisko Turynu, na Mistrzostwach Świata. Po prostu śmigłowiec uruchomił lawinę, która no po prostu zabrała chyba 20-kilku zawodników i ja byłem jednym z nich, więc na pewno to była taka pierwsza taka mocna akcja w górach. Jak to się skończyło? Jesteś z nami, to osoba. Tak, sama, na pewno szybko byliśmy zabezpieczeni właśnie tym całym sprzętem. Było dużo ratowników, psów, śmigłowców i szybko nas wyciągnęli z tej lawiny. Na pewno to no, nic przyjemnego było. Po prostu to wszystko się kumuluje, zatrzymuje. Lecisz tą lawiną, a później jak się zatrzymuje, to się to wszystko kompresuje i to ciśnienie jest olbrzymie i na pewno jest to no nieprzyjemne na maksa, i właśnie tam właśnie słyszałem o takich historiach, że nie wiadomo, gdzie góra, dół, gdzie niektórzy twierdzą, że trzeba zapalniczkę mieć i wtedy, gdzie płomień do góry, to tam jest góra. Nie wiem, to są takie opowieści, wiesz. Czy tak naprawdę to dużo zależy od tego, jaki jest śnieg, czy to jest puch, czy mamy jakąś poduszkę wokół twarzy. To był mokry, jeżeli ten śnieg jest mokry i taki właśnie wtedy był, to robi się tak, jak po prostu... czujesz, jakby cię zalali beton. A po jakim czasie ciebie wyciągnęli? Myślę, że po jakiejś minucie, półtorej maksymalnie, więc na szczęście to było bardzo szybko, przez to, że mieliśmy wszyscy detektory, cały sprzęt, to też zawodnicy zaangażowali się bardzo szybko, ci, którzy byli po prostu poza lawiną
i wszystko dobrze się skończyło na szczęście. No właśnie, i to jest taki optymistyczny akcent w tej trudnej sytuacji, ale nadal nie odradzamy ski alpinizmu, tylko trzeba się po prostu nad tym zastanowić i podjąć... Tak, na pewno to się zmienia bardzo i ta wiedza się rozwija. Mamy coraz więcej kursów lawinowych, sprzętów, który jest bardziej wydajny, bardziej bezpieczny. Myślę, że to naprawdę bardzo się rozwija i tutaj warto pamiętać o tym, żeby te początki robić po prostu z osobami bardziej doświadczonymi. To jest klucz chyba do tego, żeby było bezpiecznie. Andrzej, posłuchaj, na wieść, że będziesz, to będą takie szybkie pytania ski, internetowe. Okej, uwaga, pierwsze pytanie, z czego się ostatnio śmiałeś? Z siebie się często śmieję. Ale w jakiej okoliczności na przykład? Dzisiaj na przykład pół dnia składałem rower szosowy i chciałem się wybrać na rower. Ubrałem się, założyłem buty, szukałem wszystkiego po prostu, bo nic nie mogłem znaleźć i okazało się, że przerzutki są rozładowane i nie mam ładowarki. W konsekwencji poszedłem biegać. Poszedłeś biegać, ale powiedz, ty musisz mieć codziennie jakąś aktywność. Dobra, a ile przebiegłeś? Niezbyt dużo. Myślę, że jakieś 15 kilometrów padało, także generalnie. Niezbyt dużo. Dobra, a jaki czas miałeś na te 15 kilometrów? Wiesz co, poszedłem po prostu się zrelaksować, bo po tej mojej walce z rowerem. Rozumiem, że z rowerem, ale kolana, ładowarki, wszystko miałeś. Dobra, uwaga, jaki jest najbardziej kojący dźwięk? Kojący dźwięk? Myślę, że wiatr jest fajny, tylko nie taki po prostu straszny. I szum rzeki, potoku. Tego tam masz pewnie sporo. Okej, uwaga. Jaki zawód jest przeciwieństwem twojego? Na pewno jakby praca za biurkiem jest taka, dla mnie by była chyba najtrudniejsza. Okej, uwaga. Tu dziwne pytanie. Najgorsza fryzura, jaką miałeś? Najgorsza? Mogłem mieć jakąś drzewkę śmieszną. Nie wiem, ktoś tak. Uwaga, gdybyś miał wymyślić nowy przedmiot w szkole, to jaki? Przedmiot? Myślę, że fajna by była na przykład jakaś mechanika i konstrukcja. To by było ciekawe. To niby na ZPT dla tak miało. Przede wszystkim. Na ZPT tak miało być, ale to nie wychodziło. Okej, uwaga, ulubiony zapach. Zapach? Myślę, że zapach takiej wiosny, trawy, skoszonej trawy. Zawsze z gór jak schodzimy i na przykład z Karakorum, tam jest taki surowy klimat, lód, skała i śnieg. Jak schodzimy w dolinę i jest trawy kawałek chociaż, to czuć od razu tą przygodę. To musi być niesamowite. Okej, uwaga, jakie plakaty miałeś w pokoju jako nastolatek? Plakaty, jakie miałem Andrzeja Gołota. O proszę, kurczę. Andrzej Gołota, niesamowity. Ja byłem wielkim fanem, kurczę, cały czas. Jak pamiętam, kiedyś Przemka Saletę spotkałem i mu powiedziałem, że generalnie go nie lubię, bo po prostu powinien się wstydzić, że z Andrzejem walczył, jakby kiedy on już nie był w dobrej formie. No tak, ja nawet byłem na tej walce, bo ja tak trochę boks uprawiam, lubię tam sobie poboksować, ale w ogóle kiedyś próbowałeś boksować, czy... Czy myślę, że to były bardziej, wiesz, na wsi jakieś zabawy z kolegami, nigdy nie trenowałem. Czyli jak twoja miejscowość to było Łętowo, tak? Przepraszam. Łętownia. Łętownia kontra, co tam mieliście? Tokarnia. Tokarnia, ostry beef i wojna od lat, wiesz. No. Dobra. No nie było lekko. Słuchajcie, masz jakieś przesądy? Czy przesądy? Staram się nie być przesądny i... Po prostu bardziej funkcjonuje na bazie, nie wiem, jakiegoś samopoczucia swojego. Jeżeli czuję, że, nie wiem, jakoś nie jest to mój dzień, to po prostu rezygnuję. Czasem tak mam, że wychodzę gdzieś i coś nie składam. Dobra, jutro. Tam stoisz pod tym K2, patrzysz, dobra, słuchajcie, poczekajcie, jutro.
Tak jest w rzeczywistości. Także pamiętajcie, tak się właśnie rodzą mistrzowie, jak wychodzicie i czujecie, że jednak może jutro, to może się okazać, że jesteście bardzo dobrzy. Byleby się nie przyzwyczaić. Żeby się nie przyzwyczaić, że to żeby nie było pojutrze z tego, pamiętajcie. Ile razy byłeś na Kasprowym w życiu? Oj, to było mnóstwo razy i nawet już dawno temu przestałem liczyć. Na pewno... Ale byłeś parę tysięcy razy na tym Kasprowym? Mogłem być, no. Myślę, że mogłem być na luzie. Słuchaj, my tam, ponieważ ja tam łażę czasami na ten boks i mamy taki jeden obóz zimowy pięściarski właśnie, ja nie jeżdżę na niego, bo za każdym razem jest bieganie na Kasprowy. I ja po prostu już wiem, że tego nie zrobię. Oni tam biegną, wiesz, no tam z półtorej godziny im to zajmuje, wiesz, no ile tobie by takie tam... No, tak najszybciej chyba 43 minuty, no, albo 6, już nie pamiętam. No dobra. No to ale już no, nie jest to takie złe, no, w sensie straszne. Mógłbyś spróbować i tak naprawdę wystarczy, myślę, że marszem można by chyba w godzinę 30 tak spokojnie, bez jakiegoś po prostu strasznego walczenia. No gdzieś przez to, że no, przeprowadziłem się w Tatry, ten Kasprowy był zawsze taki najbardziej dostępny. I no, fizycznie zamiast, nie wiem, wychodzić wieczorem na siłownię, to ja po prostu tutaj, nawet jak miałem chwilę czasu, to gdzieś biegłem na Kasprowy, tak? Bo to była taka powtarzalna dla mnie góra, która była blisko, jest w miarę bezpiecznie. I to tak troszeczkę działało i no, ten trening polega na tym, że muszę robić ileś tam przewyższenia tygodniowo, dziennie i to jakby jest największy taki potencjał później do tego, by móc no, szybko się poruszać w wysokich górach. Słuchaj, to co mi poradzisz na przykład, jak ja, no właśnie a propos narciarstwa, bo ja też no, parę razy zjeżdżałem na nartach z tego Kasprowego, zawsze to jest dla mnie jakaś walka o życie i tak co 200 metrów muszę stanąć, żeby chwilę odpocząć. Co byś mi poradził? No, po prostu no, częściej zjeżdżać. Wiesz co, myślę, że najlepiej, czym mniej skręcasz, to tym mniej się męczysz. Aha, czyli po prostu na krechę. Tak, to jest najskuteczniejsze, na pewno to najmniej energii. Po prostu no właśnie, kosztuje. Słuchaj, to zamiatanie tych mult i robienie tego, przewalanie tych ton tego mokrego czasami śniegu, to jest najgorsza robota, rozumiesz? No wiem jak jest, no. Czasem prościej jest jechać prosto. Słuchaj, bo tak sobie pomyślałem, że ty na przykład, jak widzisz tych, nie wiem, jeżdżących ludzi, nie wiem, na Kotelnicy, to nie musisz mieć tak wewnątrz czasami jakąś taką bekę, jak tam przejeżdżasz sobie i myślisz, o, czy nie? Czy jesteś taki raczej pokorny? Nie, 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 ja jestem generalnie, w sensie ja wspieram w ogóle to. Tak, tak, czyli nie masz tak, że turyści to dla ciebie, co tam próbują, wiesz, to... No, wiesz, no, wyrasta się z takich rzeczy. Tutaj takie zawsze w tym środowisku narciarskim czy górskim było coś takiego, że tutaj było jakieś korowe środowisko, które ogarniało i jak ktoś był słabszy, to już, wiesz, ciężko było pogadać w ogóle. I teraz no tak. Już się to otworzyło i to uczymy się tolerancji na różnych jakby poziomach. Więc generalnie fajnie jest, że po prostu ludzie ciągle się zarażają tym narciarstwem i że mimo tego, że no, nie mamy zbyt wielu gór, to mnóstwo Polaków jednak jeździ, jak potrafi, ale naprawdę no, jeździmy i teraz jest coraz więcej instruktorów. Ludzie, gdzieś dzieciaki przede wszystkim uczą się po prostu już tak jak należy tego narciarstwa. Za twoich czasów, za moich jakby w moim dzieciństwie, no po prostu każdy się uczył po swojemu. Słuchaj, no tak. Prób i błędów, tak? Wszystko zniszczyły deski i potem i carvingi po prostu. Jak były proste narty, regle 26, człowiek jechał mniej więcej w linii, nawet jak skręcał. Jak ci zaczęli jeździć w poprzek, wszystko się zepsuło. Przyznaj. To prawda. No ciężko jakby było nagle teraz samemu się nauczyć właśnie jeździć na carvingowych nartach, na krawędziach, płasie po prostu biodrem na stoku. Dawniej to było wszystko takie bardziej klasyczne i spokojne i przewidywalne, więc i też chyba bezpieczniejsze, bo te narty carvingowe jednak
no generują dużo kontuzji, te przeciążenia są duże. No tak, tak, i te wiesz, i mam no, dużo tych S-ów, floresów, które powodują, że wiesz, ludzie sobie, no tak na siebie trochę, wiesz, no jest inna jakby... No myślę, że dużo więcej ludzi też jest, niestety dużo, tych przeciągów tak. u nas nie przybywa i to jest jakby problem duży. A jeszcze jak niestety, wiadomo na Podhalu, raczej ubywa, bo co chwila ktoś tam jakąś stwierdza, że ma działkę i akurat ona jest na stoku i że trzeba. No to prawda, tutaj dowiedziałem się ostatnio, że wychodząc na Gubałówkę musisz przejść przez dwie budki po prostu, w których płacisz za bilet. Przejście przez prywatną działkę. Tam ten wyciąg na Gubałówce był no przepiękny. Można było do Krupówki zjechać no tak. na nartach. To było naprawdę coś wyjątkowego. No tutaj mamy duży problem. Andrzej Duda wpada tutaj do tego Zakopanego, ale jeszcze nie udało mu się tutaj zbudować żadnego wyciągu. Słuchaj, ja no trzymam właśnie. Kciuki cały czas za to, bo myślę, że to by był taki symbol duży tej prezydentury. Słuchaj, ale niestety, a może inaczej, może pójść i zrobić takie bramki jak na autostradzie, że ty masz już wmontowany, wiesz, kartę i tylko przejeżdżasz taki easy pass, wiesz o co chodzi, i tam co 20 metrów stuka jakiemuś góralowi, wiesz, u niego w domu widzi, że kolejny narciarz i tam 0,21 groszy, wiesz o co chodzi. No, no bo ja pamiętam, jakieś po prostu technologię wprowadzić. No, słuchaj, tutaj... ja pamiętam, jak kolejne zabierali, wiesz, bo na przykład pamiętam Butorowy Wierch kiedyś. No jeździłem na Butorowym no Wierchu. No tak, no. I też potem... Już o tym nie wspomnę, Nosal no tak. również jest wyłączony. No, nie dzieje się tutaj za dobrze. No, Białce Tatrzańskiej tak naprawdę ta infrastruktura rośnie i można tam tak naprawdę pojeździć na nartach. U nas w zasadzie, jeżeli nie chodzisz na skiturach, to nie ma narciarstwa. No dobra, ale tak między nami, słuchaj, Andrzej, no to takie, jak chciałbym tak sobie na tych skiturach, czyli idę tam, wchodzę, zjeżdżam tu. To tak naprawdę prawnie, cholera, to jest legalne, no przecież są szlaki, prawda? Jak jest tak między nami, no powinienem iść czerwonym szlakiem, wracać czerwonym szlakiem, a co to znaczy, że jakiś koleś idzie i sobie, o, jadę tam. No to nie ma tak. Tak, na pewno no tutaj są pewne ograniczenia i oczywiście szlaki są w dużej mierze udostępnione dla skiturowców zimą i tych tras tak. jest całkiem sporo, ale no nie można wszędzie po prostu eksplorować tych Tatr. W rejonie szlaków możemy się poruszać i no musimy się z tym pogodzić i mieć tego świadomość, bo w innym razie po prostu... mandat. No tak, i albo obudzimy niedźwiedzia i on już z nami w tej chwili wtedy porozmawia. Zdarzyło ci się? Ja miałem taką sytuację, gdzie starszego ratownika, kolegę, starałem się wydostać z tarapatów. Spadł z lawiną i zgubił narty. Zabrałem drugie narty, żeby je dowieźć, żeby mógł zjechać doliną na dół. I okazało się, że wpinając te narty zrzuciłem drugą lawinę i pojechałem za tą lawiną. On na szczęście był w bezpiecznym miejscu i niedźwiedź oberwał tą drugą lawiną i wylądował 5 metrów dosłownie obok tego ratownika. I to było coś niesamowitego. Poczekaj, ale zaraz, jak rozwiązać taką sytuację? No, kolega był dosyć mocno zdezorientowany po tym, jak dowiozłem mu te narty, no ten niedźwiedź oczywiście się przestraszył i uciekł. Nie chciał dla siebie na przykład tych nart. Nie, tak? nie. Zapiął narty i kupił sobie w Kuźnicach butelkę whisky i pojechał do domu. Okej, okay, rozumiem. Także pamiętajcie, ci, którzy chcą po tym wywiadzie uprawiać ten sport, takie sytuacje też bywają. No ale jak tam na końcu jest, no nie namawiamy do, prawda, spożywania alkoholu, bo młodzi słuchają, więc niech to będzie oranżada. Andrzej, posłuchaj, co jest twoim Everestem? Everest? Czy Everestem? Myślę, że tak naprawdę to, żeby no codziennie tak naprawdę walczyć o to, żeby no, trenować, jakby rozwijać się w pewnym sensie, jakby to życie jest... No, rzuca nam różne wyzwania, nie zawsze jest łatwo i przechodzimy jakieś kryzysy i to chyba jest jakimś takim Everestem, żeby mimo wszystko utrzymać właściwy kierunek. Dla mnie takim Everestem, jeśli chodzi o taki wyczyn sportowy, to było pewnie K2, bo to było coś dla mnie wyjątkowego i
Na pewno na początku się tego nawet bałem się o tym zamarzyć, jak zobaczyłem po raz pierwszy K2 z perspektywy 8000 metrów, tylko powiedziałem, że kurczę, coś z tej głowy zjedzie, że to jest chyba możliwe, na to wygląda. Gdzieś tam musiałem do tego dojrzeć, później musiałem dużo czasu na to poświęcić. Miałem jakieś dużo momentów obaw, takich mocnych, jakichś koszmarów, nawet wiesz, bym powiedział. Śniło ci się to? Czasem mi się śniły jakieś dziwne rzeczy. Ten proces trwał długo, bo musiałem po pierwszej próbie zrezygnować i spróbować. Po jakimś czasie wróciłem tam jeszcze raz. Mówisz o K2, pewno... Tak. O tym, żeby już próbowałeś. Więc a z Everestem też spróbujesz, bo tam kiedyś nie poszło, ale... Wiesz co, tak naprawdę zobaczymy, co się wydarzy. Myślę, że to jest coś fajnego, jakby jeśli chodzi o narciarstwo, bo wyjeżdżamy tam w momencie, kiedy nie ma tam ludzi, nie ma tych kolejek, więc nie ma z tym kłopotu. Jednak no to jest ekscytujące, jakby by sprawdzić, czy na takich wysokościach można na tych nartach jeździć. Te zjazdy były już stamtąd, jeden taki właściwy do Bokarniczara z użyciem tlenu. Ja chciałem spróbować bez tlenu czy to w ogóle jest możliwe. Ale to jakoś sprawdź to, czy to jest możliwe, ale przed, no. No wiesz, zobaczymy tak naprawdę. Wiesz co, wdech przed szczytem i wydech już po powrocie na dole, wiesz. To by było łatwiej. To by było na jednym oddechu, kurde. Słuchaj, wspierasz wiele różnych inicjatyw, no Owsiak, ile te twoje narty poszły, bo na orkiestrze Owsiaka też przekazałeś swoje narty. Wiesz co, nie pamiętam szczerze mówiąc, ale za jakieś 30... parę tysięcy. Więc to jest takie, wiesz, bo czasami sportowcy są tak trochę zamknięci poza takim, wiesz, zasięgiem, ale też właśnie to wszyscy podkreślają, że się dużo właśnie udzielasz, że robisz też dla innych. To jest fajne i to jest, wiesz, taka cenna rzecz, dlatego że, no mówisz, no sport czasami, czyli jak gdzieś już tam jesteś wysoko na tym K2, to już czasami zostajesz, ale ty jesteś taki też stąpający. Wiesz co? Wiesz co, no wiesz, zawsze wychodziłem z założenia, że warto po prostu pomagać i dzielić się jakimś, no, tym swoim szczęściem. No, nie, całkiem dobrze się mam i wiem, co to jest nie mieć kasy, więc no potrafię właśnie jakby poczuć się jak ta osoba z drugiej strony i staram się jak mogę po prostu pomagać. A co to znaczy, słuchaj, teraz uważasz, że ja to dobrze przeczytał, hits? Sunt leones? To jest tak, łacińska sentencja hic sunt leones. To czyta się tak, jak się pisze. To jest właśnie sentencja, którą Rzymianie, czy w ogóle taką pieczęcią z lwem, Rzymianie podbijali tereny nieznane, niepodbite na mapach. Ja stwierdziłem, że no, przez ten projekt będę eksplorował te góry najwyższe narciarsko i to był jakiś taki pomysł, który wspólnie z koleżanką wymyśliliśmy. Robiłem pierwszą wyprawę i wiedziałem, że no, fajnie by było stworzyć sobie jakąś przestrzeń do tego, żeby po prostu móc to kontynuować, móc wyjeżdżać i właśnie wtedy powstał ten projekt. Ale rozumiem, że masz jakiś stempelek i tam... Tu byłem, się pojawia. Staramy się działać z jak najmniejszą ingerencją w przyrodę. Nie mamy żadnych gadżetów. Staramy się nawet wręcz sprzątać po przednikach, bo to ciągle jest duży problem. To jest symboliczne po prostu i no na pewno bardzo się cieszę, że no w zasadzie przez już 9 lat udało się całkiem sporo fajnych wypraw po prostu zorganizować. Ale słuchaj, właśnie ostatni twój sukces taki, że jest, nie to, żebym nie chciał się szczepić, ale jadę właśnie na rondzie i widzę, że proszę bardzo, patrzę, Andrzej Bargiel, ja miałem właśnie rozmowę mieć z tobą, a wczoraj przejeżdżam gdzieś tam, stoisz i wiesz, namawiasz do szczepienia. No.
Wiesz co, na pewno myślę, że to jest, ja nie jestem fanem generalnie leków i nigdy w życiu antybiotyku żadnego nie przyjąłem. No jeszcze ale... to, no błagam ciebie, no naprawdę? Ale generalnie, no w pewnym momencie się zorientowałem, że nie mamy za bardzo wyjścia i żeby wyjść z tej opresji musimy po prostu się zaangażować. Może no, nie jest to pewnie... coś idealnego, ale to jest jedyna możliwość, by po prostu tego wirusa zwalczyć i tutaj młodzież na pewno w dużej mierze musi się teraz zaangażować i się zaszczepić, żebyśmy mogli po prostu odzyskać normalność, wolność, żeby, nie wiem, starsi ludzie nie musieli żyć w stresie, żeby po prostu, nie wiem, za chwilę mogą po prostu stracić życie. No, było różnie przez ostatni czas i też wśród moich znajomych, rodziny czy po prostu ludzi gdzieś z otoczenia, no dużo jakby no nieszczęśliwych po prostu sytuacji, które, tak, które skończyły się bardzo źle. I to nie zawsze ludzi starszych, prawda, bo jakby no do tej pory gdzieś tam wcześniej się mówiło, że to z reguły dotyka dużo starszych, a się okazuje, że nie, że młodzi, którzy, jak to co pewnie, którzy mają wywalone na to szczepienie czy coś, a się okazuje, no że... No tak, teraz przychodzi okres wakacyjny i myślę, że dużo osób zapomina gdzieś. My jesteśmy też takim społeczeństwem, że jak już jest lepiej, to już po prostu wszyscy przechodzą do swoich jakichś tam obowiązków. Tam... Nie, no tam... Ale myślę, że my po prostu trzeba się sprężyć i to zrobić i będziemy mieć to z głowy i tyle. No. Fajnie, żebyśmy mogli się spotykać, jakby żeby, nie wiem, jakieś relacje wróciły, wszystko się przeniosło do internetu i to długoterminowo jest no, na maksa niedobre. Te dzieciaki, które nie chodzą do tych szkół, one będą miały jakieś piętno odbite. Słuchaj, no tak. Na całe życie. Mam, wiesz co, przyjaciółka mojej córki jest psycholożką szkolną i wygląda to strasznie i nie mówiąc już o tym, że dużo prób samobójczych i naprawdę, wiesz, no jakby oczywiście, wiesz, no, można na jakiś czas z tym internecie podziałać, ale no jednak wcześniej czy później się, wiesz, trzeba usiąść z kumplem w jednej ławce, wiesz. Tak, no niestety dzieciaki się nie spotykają, nie widują. Sam gdzieś wśród mojego rodzeństwa jest mnóstwo dzieciaków i jak widzę, jak one na co dzień spędzają czas, no to nie jest to nic fantastycznego i nie jest to takie prawdziwe, fajne dzieciństwo, tak? No i wiesz co, i przede wszystkim też istotne, na przykład taki wywiad, no rozmawiam z monitorem i teraz, wiesz, no... Nie wiem, czy to ty, czy nie. Ja jestem twoim fanem, to że nie bym cię poznał. Na no żywo, właśnie. Tak, to w sumie nie wiadomo, czy cię poznałem, czy nie. No właśnie, no można tak powiedzieć, że nie. Ale wiesz, wysłali nas, wiesz, ciebie mi wysłano w linku, ja dostałem się linkiem do ciebie, więc wiesz, ale to obiecujemy sobie, słuchaj, za 2 lata, czy tam za 3 lata kolejny wywiad zrobimy, ty już będziesz po kolejnych tam... No, stempelkach na kolejnych tych. Także życzę ci, Andrzej, wszystkiego dobrego. I jeszcze ostatnie pytanie. Uwaga. Mm-hmm. Plany na Sylwestra, jakie masz? Nie mam planu, ale generalnie co bym chciał na Sylwestra? Na pewno... Kurczę, nie robiłem nic takiego szalonego. Wszystko w tych bogach cały czas. No dobrze, no to jakiś tam, wiesz... Ale myślę, żeby... Szampan no myślę, na K2. Fajnie. Szampan mógłby się w jakimś egzotycznym miejscu przyjawić. Może to by było ciekawe dla kontrastu. Andrzej, bardzo dziękuję za wywiad. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dzięki wielkie. Miłego wieczoru. Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z.